Czy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii jest miejsce, z którego łatwo i szybko dotrzemy do największych miast regionu, a gdzie jednocześnie znajdziemy ucieczkę od zgiełku miasta? Tak, jest takie miejsce. To Borowa Wieś. Borowa Wieś leży na skraju przemysłowej części Górnego Śląska, pomiędzy Mikołowem a Gliwicami. Obecnie ta niewielka miejscowość stanowi jedno z sołectw Mikołowa. Przez wieki osada pozostawała raczej na uboczu wielkiej historii, a życie toczyło się tu spokojnym rytmem, dyktowanym przez rolnicze obowiązki jej mieszkańców. Najstarszym obrazem wskazującym na rolniczy charakter wsi jest dawna pieczęć miejscowej gminy, której odcisk z 1723 roku zachował się w tak zwanym katastrze karolińskim. Właśnie do tego wizerunku nawiązuje współczesny herb sołectwa, ukazujący cztery budynki mieszkalne na tle sześciu liściastych drzew. Jednak początki miejscowości nie są dokładnie znane, choć wiadomo, że wsi nie było jeszcze w średniowieczu. Osada w źródłach pojawia się dopiero od XVI wieku pod niemiecką nazwą Neudorf, co oznacza nową wieś. Pomimo swego rolniczego charakteru, tutejsze jałowe gleby nie sprzyjały uprawie. Piaszczysta ziemia znalazła nawet odbicie w nazwie części miejscowości, zwanej Piaskami. Status zawodowy mieszkańców uległ zmianie wraz z rozwojem przemysłu w XIX i XX wieku. Znaczna część mieszkańców wsi znajdowała zatrudnienie w okolicznych kopalniach i hutach. Materialnym tego odbiciem jest sztandar Zjednoczenia Zawodowego Polskiego z 1922 roku, który od zawieruchy wojennej szczęśliwie uchroniła rodzina Stalica. Sztandar z jednej strony ukazuje charakterystyczne zawody dla Borowej Wsi – rolnika i górnika, z drugiej natomiast Matkę Boską Częstochowską, której kult od wieków jest silny wśród miejscowej ludności. Ważnym momentem w dziejach wsi było wytyczenie przez jej obszar dwóch nowoczesnych i utwardzanych szos. Jednej, biegnącej ze wschodu na zachód, dziś odpowiadającej drodze krajowej nr 44, i drugiej, biegnącej z południa na północ, pokrywającej się z drogą wojewódzką 925. W tym miejscu krzyżują się dwie wytyczone w XIX wieku szosy. Ulica Gliwicka, biegnąca z Mikołowa do Gliwic oraz ulica Oświęcimska, łącząca Bytom i Rybnik. Miejsce skrzyżowania obu dróg stało się ważnym węzłem komunikacyjnym. Z tutejszej pętli odjeżdżają autobusy w kierunku Gliwic, Rudy Śląskiej, Bytomia, Katowic, Mikołowa czy Tychów. Miejsce to kryje także nieco zapomnianą historię. Do końca II wojny światowej na skrzyżowaniu tym stała karczma zwana Wygodą. Obecnie w jej miejscu znajduje się stacja benzynowa Orlen. Po drugiej stronie skrzyżowania funkcjonuje druga stacja, należąca do koncernu Lotos. Karczma Wygoda nie była jedynym zajazdem przy dawnej szosie Gliwice-Mikołów. Na obszarze Borowej Wsi istniały jeszcze dwa takie miejsca. Na wschodnim krańcu wsi, w kierunku Śmiłowic, działał gościniec Nowa Wygoda. W istniejącym do dziś budynku obecnie znajduje się skład materiałów budowlanych. Architektonicznie najbardziej okazały był jednak trzeci gościniec, należący do rodziny Marcol i znajdujący się na zachodnim krańcu sołectwa. U schyłku lat 80. XX wieku ostatnia właścicielka obiektu, pani Marta Krzysteczko, przekazała obiekt wraz z dużym gospodarstwem rolnym kościołowi. W 1990 roku budynek zyskał nową funkcję, którą pełni do dziś. W zabytkowym budynku za mną w XIX wieku działał gościniec. Dziś miejsce to służy osobom niepełnosprawnym. Proszę księdza, jak się to wszystko zaczęło?
Byłem młodym księdzem, miałem 32 lata i przyszedłem z woli biskupa jako wikariusz na Halembę, na osiedle. Tam była niesamowita ilość młodzieży, ministrantów i ja duszpasterzowałem wśród młodzieży. Po 2 latach bycia wikarym, kuria decyzjalna, czyli biskup katowicki, nakazał mi przyjście tutaj do Borowej Wsi i rozpoczęcie budowy ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych. To był taki pierwszy ośrodek w Polsce. Pamiętajmy, że to była wtedy głęboka komuna i państwo nie zezwalało kościołowi na żadną działalność. Po raz pierwszy od wojny pozwolono na przejęcie kościołowi tego majątku. Ta pani pani Marta Krzysteczko zaoferowała cały ten swój majątek z tą ziemią, z tym budynkami. Tu były zupełnie inne zabudowania. Takie folwarczne, potężne, wielkie, ale już mocno sfatygowane. I tutaj przyszedłem, aby ten ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych budować w 1987 roku. Właśnie wraz z panem dyrektorem, który akurat skończył szkołę zawodową i wybierał się do szkoły średniej. Ale już tutaj ze mną raz przyszedł, bo to jest mój taki przyjaciel i żeśmy zaczęli budowę wraz z całą młodzieżą, tak i w waszym wieku, z całej Halemby. Przychodzili tu codziennie, rozładowywali cegły, wozili wapno, wozili cement, pomagali rozmaitym fachowcom na tej budowie i dzięki temu niesamowite ilości młodzieży się tutaj wokół tego ośrodka skupiło. Oni pracują tutaj do dziś, pozakładali rodziny i pracują tu dziś jako dobrze wykształceni pedagodzy, opiekunowie, psycholodzy i terapeuci. Panie dyrektorze, jaką pomoc w kierowanym przez pana ośrodku otrzymują osoby niepełnosprawne? Osoby niepełnosprawne w naszym ośrodku otrzymują kompleksową pomoc. Pomagamy im w rehabilitacji zawodowej, społecznej i mamy tutaj kompleks budynków, w którym mieszczą się 2 domy pomocy społecznej, warsztat terapii zajęciowej, przychodnia, rehabilitacja. Mamy satelitarnie w Łaziskach środowiskowy dom samopomocy społecznej. Wszystkie te formy, które prowadzimy, pomagają osobom niepełnosprawnym ruchowo, bo o takim profilu jesteśmy, wrócić do społeczeństwa i normalnie pracować, mieszkać, żyć, zakładać rodziny. Pomoc, jaką otrzymują osoby niepełnosprawne, jest całodobowa w domach pomocy społecznej i w jednostkach dziennych, takich jak warsztat terapii zajęciowej i środowiskowy dom samopomocy. Należy tutaj też wspomnieć, że mamy 2 zakłady aktywności zawodowej. To są forma zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jeden zakład aktywności jest na bazie rolnictwa. Mamy 120 hektarów ziemi, oprawiamy, mamy 40 krów dojnych. A drugi zakład aktywności, bo nie wszyscy lubią pracować na rolnictwie, mamy cateringowy i służymy pomocą dla całego kompleksu, czyli osoby niepełnosprawne przygotowują posiłki dla domów pomocy społecznej tutaj i mamy pralnię, czyli cała obsługa zamyka się sama w sobie w środku. Przy drodze krajowej nr 44, blisko ośrodka Miłosierdzie Boże, znajduje się najstarszy obiekt na obszarze sołectwa, będący jednocześnie jego największą atrakcją. Odwiedzając Borową Wieś, koniecznie trzeba zajrzeć do kościoła parafialnego. Ta zabytkowa budowla jest wizytówką naszej miejscowości. Drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja został tu przeniesiony na krótko przed wybuchem II wojny światowej z nieodległych Przyszowic. Warto podkreślić, że właśnie tamtejszemu proboszczowi podlegali mieszkańcy Borowej Wsi, zanim w miejscowości powołano odrębną parafię. W czasie niedawnej renowacji kościoła udało się dokonać niezwykłego odkrycia. Badania drewna użytego do budowy wieży wykazały, że została ona wzniesiona już na początku XVI wieku. Na całym Śląsku jest tylko jedna drewniana dzwonnica starsza od tej zborowej wsi. Przeprowadzone badania drewna jednoznacznie wykazały, że nawa i prezbiterium świątyni powstały z drewna sosnowego w 1720 roku. Wnętrze kościoła zachowało wystrój sprzed wieków.
O niedawnej renowacji zgodził się opowiedzieć nam ksiądz proboszcz Krzysztof Grabiec. Proszę księdza, jakie prace renowacyjne przeprowadzono ostatnio w kościele? Jakie przeprowadzono ostatnio? Właściwie no, w tych prac jest dosyć dużo. Co prawda pandemia trochę powstrzymała te prace, ale one są ciągle kontynuowane już od 20 paru lat. Przede wszystkim zmiana kolorystyki kościoła. Powróciliśmy do pierwotnego wyglądu, pierwotnych kolorów, bardzo zbliżonych właściwie do tych pierwszych z 1737 roku, kiedy to było malowane. Natomiast pierwszym takim remontem wielkim to był główny ołtarz, później ołtarze boczne, nastawa ołtarzowa tu świętego Tadeusza. Poza tym no, ostatnio kościół upoziomowany. Ze względu na to, że są szkody górnicze, kościół był właściwie złamany w poprzeczny sposób, no i trzeba było to na nowo ustawić ten kościół, zmienić podłogę, ponieważ no niestety, ale trzeba było takiej renowacji dokonać. Natomiast jeśli chodzi o renowacje, te ostatnie co były, to nad ambonką mamy tutaj taki baldachim jakby i tam też trzeba było odtworzyć to, co tam na samej górze jest. Wielu mówiło, że był Duch Święty, ale w rzeczywistości jest tam Archanioł na samym szczycie. Jest to odtworzone ze zdjęcia, ponieważ zdjęcie się zachowało, co prawda było czarno-białe, ale jest to odtworzone właśnie ze zdjęcia. Duch Święty jest tutaj akurat na samym dole w tego baldachimu nad tym, nad tą ambonką. Na samej górze tego ołtarza głównego jest postać świętego Wojciecha. To nie jest święty Stanisław, ponieważ śląska tradycja jest związana z Wojciechem, a nie ze Stanisławem. Stanisław był, to jest tradycja krakowska, krakowskiego kościoła. Natomiast tu jest postać świętego Wojciecha. Po lewej stronie u góry mamy świętą Jadwigę Śląską. Po prawej stronie też śląskiego świętego, święty Jacek. Święty Jacek, co prawda brakuje mu atrybutów, ponieważ no, drewnojady zjadły mu te atrybuty. Poniżej mamy świętego Jana Chrzciciela po jednej stronie, po drugiej stronie z kielichem to jest święty Jan Ewangelista. Jeszcze mamy tu o nastawę ołtarzową taką świętego Judy Tadeusza. Czy kiedyś była przy jakimś ołtarzu? Nie wiem, ponieważ jest to nastawa ołtarzowa, być może w jakimś kościele była. Tej historii nie, po prostu nie znamy. Natomiast ten ołtarz boczny, który tutaj jest, to jest przedstawiający świętego Jana Nepomucena. Mamy z tej strony antypedium, mamy spowiedź królowej, a tu mamy Nepomucena zrzuconego z mostu Karola do Wełtawy. Jest jeszcze figurka świętego Marcina, jest w bocznej kaplicy. Święty Marcin, co prawda, przedstawiony dość dziwacznie, bo w takim cylindrze, w takim kapeluszu. Mamy też świętego ojca Pio. Znany ojciec Pio z Pietrelciny, spowiednik, kapucyn, który miał stygmaty Pana Jezusa i mamy tam relikwie świętego ojca Pio. Jest to po prostu no, kawałek jego bandaża. Natomiast na samej górze mamy właśnie organy, które zostały wycenione przez znawców, organmistrzów, historyków, jako jedne z najstarszych tu na Śląsku. Natomiast niestety nie są używane, ponieważ no nie są uzupełnione. Trzeba by to wszystko odnowić, ale koszt jest ogromny odnowienia tych właśnie organów. W sąsiedztwie kościoła, po przeciwnej stronie ulicy Gliwickiej, stoi niepozorny budynek o ciekawej przeszłości. Budynek ten na początku XX wieku mieścił miejscową szkołę. Obecnie znajduje się tu przedszkole, które niebawem znajdzie nową i wygodną siedzibę. Nowy budynek przedszkola stanie również przy ulicy Gliwickiej, ale w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Taka lokalizacja ułatwi organizację dnia rodzicom, których dzieci uczęszczają do obu placówek.
Już niebawem w tym miejscu ruszą prace budowlane, w wyniku których powstanie nowoczesne i przestronne przedszkole. Tuż obok szkoły znajduje się również szczególny budynek na mapie sołectwa, będący miejscem integrującym lokalną społeczność. Kilka lat temu oddano do użytku budynek sołtysówki, który służy mieszkańcom naszego sołectwa. Nowa wieś zmienia się co roku. Skwer przed sołtysówką zostaje stale rozbudowywany o nowe atrakcje. Znajdujemy się w tej chwili przed budynkiem sołtysówki. Urzęduje w nim Kazimierz Pruszydło, który pełni funkcję sołtysa. Postanowiliśmy go odwiedzić w trakcie jego pracy. Panie sołtysie, jak zmienia się Borowa wieś w ostatnich latach? Od tego czasu, jak zostałem tutaj sołtysem, sporo widzę zmian na dobre. Są to inwestycje, które są w budynkach czy w różnych takich rzeczach, natomiast inwestujemy również w człowieka, bo to jest dla nas najważniejsze. Jak chodzi o inwestycje, które możemy robić dzięki dobrej gospodarce władz miasta naszego, Mikołowa, mogliśmy robić różne inwestycje, takie największe, z których pamiętam, to jest na pewno powstała kanalizacja nowa. Była robiona gazyfikacja, gdzie możemy dbać o czyste powietrze. Również powstała sołtysówka, w której jesteśmy, która bardzo prężnie działa. Jest tutaj, działa właściwie od rana do wieczora. Są zajęcia różnego typu, spotkania, szkolenia, nawet są tutaj takie spotkania bardzo rodzinne, imprezy i tak dalej. Także jest wykorzystana czy to przez młodzież, czy przez dzieci, czy przez dorosłych. Także to jest druga z takich inwestycji. Trzecia inwestycja, to wiadomo, że to ciągnie się co roku. Jest po prostu, są remontowane i na bieżąco konserwowane nasze drogi wiejskie, tutaj gdzie rzeczywiście były w opłakanym stanie, a dzięki temu, że dostaliśmy środki na to, mogliśmy to wyremontować i po prostu wygląda to całkiem inaczej. Zresztą jeździmy po tych drogach i widać, że jest różnica totalna. Wszystkie te działania to są nie tylko działania moje, bo tutaj daleko jestem od tego, ale to są ludzie, którzy są tutaj mieszkańcy, szczególnie chodzi o Radę Sołecką, gdzie rzeczywiście jest bardzo prężnie działająca. Wszystkie pomysły i tak dalej to właśnie idą od nich i pewne rzeczy możemy tutaj non stop robić i żeby po prostu mieszkało nam się lepiej, żeby było wszystko piękniejsze. Zaangażowanie mieszkańców jest bardzo dużo, bo to powiedziałem na początku, a szczególnie w obecnych, w ostatnich latach, gdzie rzeczywiście była uchwalona przez Radę Miasta, był budżet obywatelski, gdzie wszystkie pomysły mogły być od strony mieszkańców. I takich tych projektów obywatelskich było tutaj, jak chodzi o Borową Wieś, to praktycznie do dnia dzisiejszego to było sześć takich projektów, gdzie każdy projekt opiewał gdzieś na około 60 tysięcy złotych. Także uważam, że jest to bardzo dużo. Dzięki tym projektom, gdzie najważniejsze są głosy ludzi, czy im się to podoba, czy nie. I tutaj zaangażowanie jest bardzo duże, bo to widać w głosowaniu. Wygraliśmy te głosowania, także te małe inwestycje, tak mówię, powstały również. To jest, czy nasza tutaj przed sołtysówką teren został zagospodarowany, została zrobiona piękna siłownia zewnętrzna, są zrobione place zabaw. Oprócz tego na Burzy Borowej Wsi, na stadionie jest zrobione również plac zabaw plus wiata, które służy do spotkań mieszkańców. Budynek naszej szkoły, przed którym właśnie jesteśmy, został wybudowany tuż przed II wojną światową. Placówka ta ma nie tylko wspaniałą tradycję, ale także nowoczesne zaplecze i wyposażenie. Zapraszam do środka. W
W kształtowaniu młodzieży nasza szkoła kładzie duży nacisk na przekazywanie takich wartości jak szacunek, honor, tradycja, rodzina. Szczególne miejsce w wychowaniu zajmuje patriotyzm, rozumiany zarówno jako miłość do Polski, jak i do naszej małej ojczyzny. O wartościach tych przypomina nam papież Jan Paweł II, który jest patronem naszej szkoły. Inne szkoły mogą nam pozazdrościć rodzinnej atmosfery. Tu faktycznie wszyscy się znają, a w gronie absolwentów są nasi rodzice, dziadkowie i krewni. Uczniowie szkoły mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności także poza lekcjami. Od lat działają Teatr Nibelandia oraz Szkolne Koło Wolontariatu. Dyrektorem naszej szkoły jest pani Magdalena Gładzik, którą postanowiliśmy odwiedzić z kamerą. Pani dyrektor, czy mogłaby pani opowiedzieć kilka słów o naszej szkole? Obecnie szkoła liczy 15 oddziałów. Uczy się w niej na tą chwilę 289 uczniów, którzy są wspierani przez 43 nauczycieli i 16 pracowników administracji i obsługi. Zajęcia odbywają się w wyposażonych salach lekcyjnych, myślę, że w bardzo dobre pomoce dydaktyczne, bo możemy korzystać zarówno z monitorów interaktywnych, tablic interaktywnych, rzutników, komputerów, drukarek. W grudniu szkoła w ramach projektu Laboratoria Przyszłości pozyskała również drukarki 3D, gogle VR czy programowalne drony. Jestem przekonana, że te nowo pozyskane pomoce dydaktyczne wesprą naszą edukację. Szkoła na przestrzeni lat angażowała się w liczne projekty unijne, takie jak NASA, Milion w Rozumie, Uniwersytet Młodych Odkrywców, Ćwiczmy Razem, czy Lokomotywa przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz projekt i budowa innowacyjnych bolidów z napędem elektrycznym przy współpracy z Wydziałem Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie na terenie placówki realizujemy projekt ABC Empatii, Przyjaciele Zipiego. Czekamy na ocenę wniosku Razem w przyszłość, który jest realizowany w programie Erasmus+. Będzie on połączony z mobilnością uczniów i nawiązaniem współpracy ze szkołą w Liptowskim Mikulaszu. Czekamy również na realizację wygranych projektów na terenie miasta Mikołów w ramach budżetu obywatelskiego, jak i zielonego budżetu obywatelskiego. W najbliższym czasie zostanie również podpisana umowa, a jestem przekonana, że w momencie, kiedy Państwo oglądają ten film, ona jest już podpisana, w ramach projektu Dostępna Szkoła. Projekt ten pomaga szkole w likwidacji barier z zakresu dostępności. Żaden ze wspomnianych projektów i wielu innych działań nie mógłby być zrealizowany bez zaangażowania Rady Pedagogicznej, pracowników obsługi i administracji, Rady Rodziców i niejednokrotnie całej społeczności sołectwa Borowa Wieś. Dziękuję Wam za to, że szkoła zawsze może na Was liczyć. Uczniowie naszej szkoły dbają nie tylko o przyszłość, ale pamiętają też o przeszłości, nawet tej trudnej. Szczególne miejsce w świadomości historycznej młodych mieszkańców sołectwa mają tragiczne wydarzenia z ostatnich tygodni II wojny światowej, które rozgrywały się wzdłuż ulicy Gliwickiej. To właśnie ulicą Gliwicką w styczniu 1945 roku Niemcy pędzili kilkadziesiąt tysięcy więźniów oświęcimskich w tak zwanym Marszu Śmierci. Wycieńczenie, sroga zima i okrucieństwo niemieckich zbrodniarzy sprawiły, że w czasie marszu wiele osób straciło życie. Ich ciała mieszkańcy Borowej Wsi zwieźli furmankami i złożyli na miejscowej nekropolii. Na naszym cmentarzu parafialnym uwagę przyciąga zbiorowa mogiła 31 więźniów zamordowanych podczas tzw. Marszu Śmierci. Pamięć o nich podtrzymują uczniowie naszej szkoły. W tych tragicznych dniach, w styczniu 1945 roku, mieszkańcy Borowej Wsi wykazali się też wielką odwagą i poświęceniem. Co najmniej kilkunastu więźniów zdołało zbiec i znalazło schronienie u miejscowych rodzin. Spośród nich rodziny Kostka i Muskietosz, po wojnie odznaczono Medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Szczególnym punktem gardła mojej ojczyzny jest cmentarz, to miejsce wiecznego spoczynku dla naszych krewnych, sąsiadów, znajomych. Tuż za cmentarzem zaczynają się tereny leśne, które otaczają sołectwo z trzech stron.
Nie wychodząc z lasu, można stąd pieszo bądź rowerem dotrzeć do Zabrza, Rudy Śląskiej czy nawet odległych Katowic. Lasy otaczające Borową Wieś są idealnym miejscem do ucieczki od codziennego zgiełku, ale też rajem dla grzybiarzy, wędkarzy czy rowerzystów. W tutejszych lasach występują liczne gatunki ssaków, w tym jeleń szlachetny czy sarna, a nad okolicznymi zbiornikami wodnymi rzadkie ptaki, takie jak czapla siwa, żuraw, bocian biały, a nawet czajka. W ogrodach czasem gniazduje uszatka, której nocne pochukiwania zadziwiają mieszkańców. Interesujący jest też świat owadów, które reprezentują liczne gatunki kolorowych motyli i drapieżnych ważek, a także rzadki już świerszcz polny. Również świat roślin reprezentuje wiele ciekawych gatunków, w tym chronionych, jak choćby wawrzynek wilcze łyko, kruszczyk szerokolistny czy rosiczka okrągłolistna. Wśród naszych lasów możemy odnaleźć kilka urokliwych zbiorników wodnych, z których część jest zarybiona i służy wędkarzom. Tu naprawdę można się odprężyć. Nadleśne oczka wodne przyjeżdżają mieszkańcy okolicznych miast, by znaleźć chwilę wytchnienia. Po wypoczynku na świeżym powietrzu warto skorzystać z bogatej oferty kulinarnej, którą oferuje nasze sołectwo. O podniebienia gości od wielu lat dba restauracja Valdi Plus, położona w sąsiedztwie kościoła, które słynie z wybornej kuchni oraz wyjątkowej atmosfery. W Borowej Wsi miło i słodko czas spędzą również miłośnicy lodów. Lodziarnia Sonia znana jest w całej okolicy. Przyjeżdżają tu klienci z sąsiednich miejscowości. W ciepłe dni trudno tu znaleźć miejsce. Po słodkim zapomnieniu warto pomyśleć o aktywności fizycznej. Borowa Wieś to doskonałe miejsce, aby zadbać o ruch. Poza kilometrami leśnych ścieżek można skorzystać z tartanowego boiska przy szkole i siłowni przy Sołtysówce. Jednak najważniejszym miejscem aktywności fizycznej jest obiekt sportowy na tzw. piaskach. Przy ulicy Piaskowej znajduje się kompleks sportowy, przy którym prężnie działa klub sportowy Burza. O działalność klubu zapytamy jego prezesa. Panie prezesie, w jakich sekcjach w klubie mogą się rozwijać mieszkańcy naszej miejscowości? W chwili obecnej w naszym klubie działają sekcje piłki nożnej, akrobatyki sportowej i łucznictwa terenowego. Do niedawna jeszcze działały sekcja siatkówki i sekcja tenisa stołowego. Będziemy niedługo reaktywować znowu sekcję tenisa stołowego ze względu na to, że sprzęt został, stoły zostały, także zapraszam chłopców do uprawiania tenisa stołowego. Natomiast w chwili obecnej akrobatyka, która w szkole jest uprawiana głównie przez dziewczynki pod kierownictwem pani Danuty Wodarskiej, naszej długoletniej trenerki w naszym klubie. Po prostu zapraszamy wszystkie dziewczynki, chłopców również do uprawiania tej dyscypliny. Najsilniejszą sekcją w naszym klubie, nie ma co ukrywać, jest sekcja piłki nożnej. I tutaj mamy dwie drużyny seniorskie w klasie okręgowej podokręgu Zabrze, w klasie B podokręgu Zabrze. To są głównie mieszkańcy Borowej Wsi. Natomiast w grupach dziecięcych no to mamy bardzo silną reprezentację. Rocznik 2009, którego trenerem jest pan Irek Adamczyk. Dwie drużyny. Rocznik 2010, Marcin Stępień trenuje te drużyny. Rocznik 2011 trenuje pan Adam Bogdanowicz. Oni już w rozgrywkach ligowych biorą udział, natomiast młodsze roczniki 2012 i młodsi, gdzie zapraszamy bardzo chętnych, bardzo silnie do chętnych do uprawiania tej dyscypliny, trenuje Robert Rosa, który prowadzi te dzieciaki od 13 roku życia w dół, czyli 13, 14, 15 i tak dalej. Osiągnięcia tych drużyn są dość takie pokaźne w tym roku, bo drużyna rocznika 2009 awansowała do
do trzeciej ligi wojewódzkiej to już jest bardzo wysoki poziom. No, nie ma co ukrywać, że mamy w swojej grupie takie potęgi jak Górnik Zabrze, Piast Gliwice, Polonia Bytom, Żumbierki Bytom. No, to są klasowe drużyny, które mają swoje szkółki, ale mimo wszystko drużyna zakończyła rozgrywki w pierwszym roku na trzecim miejscu. Natomiast no, seniorzy, okręgówka na czwartym miejscu, B-klasa na czwartym, okręgówka, przepraszam, na szóstym miejscu, B-klasa na czwartym miejscu, także nie jest źle. Jest jeszcze sekcja ucznictwa terenowego, gdzie również mogą startować nie tylko dzieciaki, dorośli, ale również osoby niepełnosprawne. I mamy bardzo dużo osób, które na wózkach, czy to z inną niepełnosprawnością, u nas w klubie trenują. Pozostańmy jeszcze chwilę na Piaskach. Z miejscem tym wiąże się już nieco zapomniana legenda. Do niedawna w tym miejscu rosła potężna lipa, która spłynęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Miejscowa legenda głosi, że posadzie miał ją sam Jan III Sobieski, podążając w kierunku Wiednia. W rzeczywistości wojska króla Jana Sobieskiego nie przechodziły przez Borową Wieś, lecz przez nieodległe Gliwice. Te wydarzenia musiały jednak odcisnąć trwały ślad w świadomości mieszkańców w postaci przekazywanej od pokoleń legendy. Z Borową Wsią związało się kilka innych ważnych postaci. Tuż przy kościele znajduje się mogiła wybitnego znawcy muzyki sakralnej oraz kompozytora, księdza Roberta Gajdy, który do swej śmierci w 1952 roku pełnił funkcję administratora tutejszego kościoła. W tym samym roku krótko wikarem był tu Franciszek Blachnicki, znany śląski duszpasterz, twórca ruchu Światło-Życie i czcigodny sługa Boży. W Borowej Wsi urodził się wybitny polski żużlowiec Joachim Maj, 10-krotny złoty medalista Mistrzostw Polski oraz brązowy medalista Mistrzostw Świata. W ostatnich latach coraz częściej zalety Borowej Wsi dostrzegają ludzie spoza sołectwa, którzy przenoszą się tu z okolicznych miast. Szukają spokoju i zieleni, a w pakiecie otrzymują jeszcze dobrych sąsiadów. Przybysze szybko wrastają w tutejszą społeczność. Społeczność bliskich sobie ludzi, ukształtowanych przez podobne wartości. Te wartości to rodzina, tradycje, pracowitość i troska o swą małą ojczyznę. Jeśli pytasz, czy jest takie miejsce, gdzie rozwój nie przekreśla tradycji, a cień górniczego szybu doskonale komponuje się z zielenią lasu, odpowiadamy – tak, jest takie miejsce. Leżąca w sercu Górnego Śląska, Borowa Wieś.